No i cóż, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z gry Inside the Backrooms. Będzie to pierwszy poradnik do tej gry, polegając na tym, jak przejść startowe miejsce. Ogólnie ja już tutaj przyszedłem, jakby mam jedno zakończenie zrobione, jeśli chodzi o zakończenie z poziomu fan. Ale no cóż, jest nowy poziom hotel, to może będę to nagrywać, ale na tym wam pokażę, jak przejść, no, pierwszą zagadkę, jeśli tam jest dostać się po prostu do miejsca, gdzie musimy robić parę zadań i mamy spotkanie z krzykaczem, jakby tak porządnie nazywam, to jest ogólnie bakteria, ale go nazywam krzykacz, z pieskiem i ze smilerami, ale no cóż, pokażę wam to, okej. O Jezu, kiedy tylko dźwięku tych neonówek. Tu jest akurat autentycznie dobrze odzorowany w porównaniu do Escape the Backrooms. O Jezu, oła, aż mi się gęsia skórka zrobiła, nieprzyjemna. Ale no, pokażę wam, jak to przejść. No i cóż. Ogólnie jak się zrespimy, tutaj no, zaraz powinniśmy się zrespić, ok? To pomijamy ten filmik, bo nie chcemy. Okay. Ogólnie troszkę jest tutaj gorsza optymalizacja, mi się wydaje, niż w Escape'ie, chodzi o te backroomsy. Ale je lubię też. Są o wiele bardziej creepy, pewnie też zrobię odcinek, który porówna te dwie gry. Oj, chyba mi coś... nie, powinno być ok. Housing jest wyłączony, jest wyłączona. Nie wiem czemu. No dobrze. Po prostu musimy tutaj podążać za strzałkami. Pasek kondycji mamy tutaj z lewej strony. Tutaj mamy o, że escape. I po prostu musimy iść tutaj. Znajdziemy ten escape na lewo. I tutaj mamy po prostu wyjście. Więc to było naprawdę proste. Ucieczka z pierwszego fragmentu tego poziomu. No ale cóż, jesteśmy tutaj. No i tutaj mamy oczywiście wodę migdałową, mamy karteczkę, mamy tutaj obytak, no to mamy nieznany entity, czyli no krzykacz, no tutaj radyjko, ale no tego nie będę podnosić, bo jestem sam tak czy siak, nie ma nikogo innego tutaj, nie ma żadnych melepet ze mną, więc no cóż, też pewnie zrobię filmik porównujący te wszystkie poziomy trudności, ok, no mamy o pilsak, tu mamy o smilery, czyli byt trzeci, tutaj mamy nic innego, więcej pokazanego, ale dobra. Chodzi o najważniejsze, i mamy kuponek, no. I tak, pierwsza zagadka jest tutaj. Mamy tutaj windę i takie dwa rządy ścian z cwerkami. No musimy jakby iść, może być albo po lewej, albo po prawej stronie. I po prostu po tej, po której są cyperki. Bo to jest jakby kolejność, jak mamy tutaj, nie? Czyli jak mamy tutaj jedynkę, to mamy dwa. To jest pierwsza cyfra. 2, potem mamy tutaj, o, jest 2, potem 8, potem jest tutaj 2, 8, 5, 2, 8, 5, 4 i to jest po prostu nasz kod do windy, po prostu tutaj wchodzimy teraz i tak, 2, 8, 5, 4, no i udało się, zrobiliśmy to, jesteśmy od razu tutaj już na takim pierwszym tym poziomie, gdzie mamy jakieś zadania wreszcie. Możemy spotkać inne byty i wszystko pięknie, ładnie. No ale cóż, było na tyle z tego poradnika. Nie był on zbyt długi, ale myślę, że wam się on spodobał. No i cóż, widzimy się w innych odcinkach z gry Inside the Backrooms. Do zobaczenia, na razie.